Sensacja na lotnisku w Krakowie. Tajemnicze zatrzymanie, międzynarodowy skandal i wielka gwiazda boksu w samym centrum afery. Czy to możliwe, żeby mistrz świata wagi ciężkiej wpadł w tarapaty na polskiej ziemi? Co takiego się stało, że nawet prezydent Ukrainy musiał interweniować? I dlaczego cała sprawa pachnie większym spiskiem niż mogłoby się wydawać? Witajcie widzowie, jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Internet dosłownie zawrzał. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które wstrząsnęło światem sportu. Zobaczcie sami, co się wydarzyło na lotnisku Kraków-Balice. Aleksandr Usyk, aktualny mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBA, WBO, IBF i IBO, wyprowadzany w kajdankach przez polskich funkcjonariuszy. Człowiek, który miał lecieć na obóz treningowy przed walką z Tysonem Furym, nagle znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu. Ale zaraz, zaraz, co on w ogóle robił w Polsce? Według informacji od jego menedżera, Aleksandra Krasiuka, Usyk przyjechał samochodem z Kijowa do Krakowa. Stamtąd miał lecieć do Hiszpanii, gdzie czekał na niego obóz treningowy. Walka rewanżowa z Furym, zaplanowana na 21 grudnia, miała być hitem roku w świecie boksu. No dobra, ale co tak naprawdę się stało? Czemu polskie służby zdecydowały się na zatrzymanie takiej gwiazdy? Tu zaczynają się schody, bo oficjalnie nikt nic nie wie. Onet, powołując się na polskiego promotora Andrzeja Wasilewskiego, twierdzi, że Usyk miał kwestionować działania polskich służb. Podobno chodziło o to, że nie chcieli wpuścić na pokład samolotu jego kolegi. Tomasz Szmyt oczywiście nie mógł siedzieć cicho w związku z tą sprawą i na swoim X-ie napisał: Ukraiński bokser Aleksander Usyk, aresztowany na lotnisku w Krakowie. Zarzuty pranie brudnych pieniędzy i przemyt 20 kg kokainy. Po interwencji ambasadora zwolniony przez sługi narodu Ukrainy. Coście uczynili z tą krainą. No i tu pojawia się pytanie, czy to prawda, bo według mediów nie ujawniono, dlaczego go zatrzymano. Więc można uznać to za plotkę. Chociaż, kto wie, może Usyk chciał sobie dorobić do emerytury? W końcu kariera boksera nie trwa wiecznie. Wiecie, co jest najlepsze? Reakcja ukraińskiej strony. Bo zgadnijcie, kto osobiście interweniował w sprawie Usyka? Sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Zobaczcie, co napisał na Twitterze. Uwaga, cytuję jego wywód. Rozmawiałem z Aleksandrem Usykiem przez telefon po jego zatrzymaniu. Byłem rozczarowany takim podejściem do naszego obywatela i obrońcy. Poleciłem ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy Andriowi Sybisze i ministrowi spraw wewnętrznych Ukrainy Ihorowi Kłymence natychmiastowe zbadanie wszystkich szczegółów incydentu na lotnisku w Krakowie. Teraz wszystko jest w porządku. Nasz mistrz został zwolniony i nie jest już przetrzymywany. Na zdjęciu jest z naszym konsulem generalnym w Krakowie zaraz po wyjściu na wolność. No nie mogę. Zełenski jest rozczarowany naszym podejściem? A co miały zrobić nasze służby? Może dać Usykowi kwiaty i poprosić o autograf. Służby? Mają obowiązek wykonywać swoje czynności. Nieważne, czy to sportowiec, polityk, czy zwykły szary obywatel. Zrozum to, chłopie. To, co wypisujesz, to jakiś absurd. Don't be afraid. I will not leave you alone tomorrow. Let your hand talk in the ring. Czekajcie, bo to nie koniec tej szopki. Szef ukraińskiej dyplomacji, Andrii Sibiga, też postanowił dorzucić swoje 3 grosze. Posłuchajcie tego. Na polecenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego natychmiast zareagowaliśmy na zatrzymanie Aleksandra Usyka w Krakowie i spowodowaliśmy jego zwolnienie. Działania podjęte wobec naszego mistrza uważamy za nieproporcjonalne i niedopuszczalne. W tej sprawie skierujemy do strony polskiej stosowną notę dyplomatyczną. Nota dyplomatyczna? Za co? Za to, że ktoś wykonuje swoją robotę? Może jeszcze zażądają, żebyśmy przeprosili na kolanach i oddali im pół Polski. To wszystko zaczyna śmierdzieć jakąś większą aferą, bo patrzcie, co znalazłem, grzebiąc w tej sprawie i szukając informacji na temat naszego boksera. Jak pisze jeden z użytkowników X-a, Usik był typowany na następcę Zeleńskiego wraz z Esprytulą. No proszę, może to jakaś gierka polityczna, bo wiecie, jak to jest. Dzisiaj bijesz mordy na ringu, a jutro jesteś prezydentem. Normalka. Ale żeby nie było, że tylko po jednej stronie jedziemy, to posłuchajcie.
co sam Usyk powiedział o całej sytuacji. Drodzy przyjaciele, doszło do nieporozumienia, które zostało szybko wyjaśnione, zapewnia bokser w mediach społecznościowych, dziękując zainteresowanym za troskę, a także za wsparcie ukraińskich dyplomatów. I szacunek dla polskiej policji, dodał, podkreślając, że polskie służby wypełniają swoje obowiązki bez względu na czyjś wzrost, wagę i zasięg. Drodzy przyjaciele, wszystkim dobrej nocy, wszystko cudowo. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все. Та слава Україні. Все чудово. Я вільний. Коронувати мене не треба. No proszę, wygląda na to, że Usyk ma więcej oleju w głowie niż można by się spodziewać. No i wygląda na to, że sam bokser nie oburzył się aż tak jak nasz przyjaciel Zełenski. W sieci zaczęła się prawdziwa burza. Zobaczcie, co piszą ludzie. Wielki czempion, niekwestionowany mistrz świata w boksie w wadze ciężkiej, Aleksander Usyk już oczywiście wolny. Chciałbym poznać, kto i dlaczego kazał go nawet na ten krótki czas zakuć w kajdanki, jak pospolitego przestępcę na lotnisku w Balicach. Straszny wstyd na cały świat. Wstyd na cały świat? Serio? A może wstyd to jest wtedy, gdy prezydent dzwoni na policję, żeby zwolnić kumpla? Nie wiem, oni chyba żyją w innym świecie. Jeszcze słówko od żony naszego bohatera. Oczywiście przetłumaczę wam. Żona boksera napisała, że wszystko już git i doszło do zwykłego nieporozumienia. Skoro to było tylko nieporozumienie, to czemu Zełenski zareagował tak ostro? Może bał się, że wyjdą na jaw jakieś niewygodne fakty? Co takiego mogło się stać na lotnisku, że służby zdecydowały się na tak radykalne kroki? Przecież nie zakuwa się ludzi w kajdanki za złe spojrzenie na celnika. Czy plotki o praniu pieniędzy i narkotykach to kompletna bzdura? Czy może ktoś próbuje zatuszować większą aferę? No dobra, ludzie, to tyle w temacie tej międzynarodowej komedii, czy raczej dramatu, a może thrillera? Sami nie wiemy, jak to nazwać. Co wy na to? Myślicie, że Usyk faktycznie coś nabroił? Czy może padł ofiarą jakichś politycznych rozgrywek? A może po prostu trafił na nadgorliwego celnika, który chciał mieć swoje 5 minut sławy? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie być może rozwikłamy kolejną sportową aferę. Elo!